Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Numeri. Czwarta Księga Mojżeszowa. Szemranie ludu z powodu braku mięsa. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę i czosnek, a teraz opadliśmy sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno, kolendra, a wygląd jej był jak żywica, bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją, i mielili w żarnach, albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Gdy rosa opadała w nocy na obóz, opadała nań także manna. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżesza złym się to wydało. I rzekł Mojżesz do Pana: dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą i dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi, gdyż biadają wobec mnie, mówiąc: daj nam mięsa, abyśmy jedli? Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. I rzekł Pan do Mojżesza: zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywiedź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z Tobą. Ja zaś stąpię i będę tam mówił z Tobą i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie, i włożę w nich, i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nosić. A do ludu powiesz: oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc: obyśmy mogli najeść się mięsa. Wszak dobrze nam było w Egipcie, Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez 10 dni, ani przez 20 dni. Ale przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne, dlatego żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was, i biadaliście przed Nim, mówiąc: dlaczego wyszliśmy z Egiptu? I rzekł Mojżesz: 600 tysięcy pieszych liczy lud, pośród którego jestem, a ty mówisz: dam im mięsa i będą jeść cały miesiąc? Czy można zarżnąć dla nich tyle owiec i bydła, żeby im starczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, to czy im starczy? I rzekł Pan do Mojżesza: czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo ci się spełni, czy nie. 70 starszych ludu prorokuje. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim,
i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi: Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, rzekł: Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz: Czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zmienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Potem Mojżesz ze starszymi Izraela wycofał się do obozu. Pan zsyła na obóz izraelski przepiórki. I zerwał się wicher zesłany przez Pana. Przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz. Na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu mniej więcej 2 łokcie na ziemi. I zabrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień i przez całą noc i przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów i rozłożyli je sobie wokoło obozu. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hattawa, groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. A z Kibrot Hattawa wyruszył lud do Haserot i przebywali w Haserot.